Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, jest 2 grudnia, więc zaczynamy drugi vlogmas. Mamy godzinę 6:53, ja o 7:30 wychodzę do szkoły, mam dzisiaj na 8:00, więc mamy jeszcze trochę czasu i zaraz będę otwierać kalendarze, ale najpierw wam jeszcze pokażę, w co jestem ubrana. Dzisiaj mam na sobie taki fioletowo-różowy golfik, do tego pasek, taki a la Gucci, i zwykłe szare spodnie, golf i spodnie są z Revue, a pasek jest ze Stradivariusa. Jeszcze od tego założyłam takie kolczyki srebrne i one też są ze Stradivariusa. Ogólnie postanowiłam, że część kalendarzy będę otwierać przed szkołą, a część po szkole, żebym niektóre kalendarze mogła sobie otworzyć przed szkołą, żeby na przykład zabrać te rzeczy do szkoły, na przykład jedzenie, herbaty albo coś w tym stylu, a niektóre będę otwierać po szkole, żeby już rano nie marnować czasu. Dlatego teraz wam pokażę, które postanowiłam, że będę otwierać przed szkołą. Pierwszym takim kalendarzem będzie kalendarz z herbatami i tutaj mamy dwójkę. I dzisiaj mamy, o nie, to chyba, o, dobra. Dzisiaj mamy jakiś energy tea. Okej, okay. Tak się prezentują te herbatki. Chciałabym je przetłumaczyć, ale niestety nie umiem na tyle dobrze niemieckiego. Ale jakaś energiczna herbatka. Przed szkołą otworzę także żelki, żebym mogła sobie zabrać do szkoły. Dwójkę mamy tutaj. O, dobra. I dzisiaj mamy Nim 2 Soft, czyli z tym takim, to są bumki, czy to nie są bumki? Wydaje mi się, że to są polskie bumki, także super, bo ja je uwielbiam. I ostatnim kalendarzem, który otworzę przed szkołą, będzie to kalendarz z musami. Dwójeczkę mamy tutaj, o, jakaś mniejsza dzisiaj, no ale zobaczmy, co my tutaj mamy. Okej, okay, zobacz. Przepraszam za dźwięki, ale mój tata robi koktajl. I dzisiaj mamy coś takiego, czyli takie jakby kostki, nie wiem, musli, warfel. Nie wiem, co znaczy, ale mamy kokos i jabłko. Także spoczko, no zobaczymy, szkoda, bo liczyłam na to, że będę miała dzisiaj musik, ale w sumie dobrze wiedzieć, że tu są też inne rzeczy, a nie tylko jakieś takie musiki czy coś w tym stylu. Tak, więc to są trzy rzeczy, które otwieram przed szkołą. Dzisiaj, moi drodzy, kończę o 11:40, ale zwalniam się z jednej ostatniej lekcji, z racji, że idę na architekturę brwi. Także co, ja idę do szkoły i wydaje mi się, że odezwę się do was, jak już z niej wrócę. A tak to może będziecie mieli jakieś wstawki czy coś w tym stylu. Także do zobaczenia później. Hejka, moi drodzy, wysiadłam z autobusu, wracam do domku, jest dość wcześnie, no bo tak jak mówiłam, byłam w szkole tylko na 3 godziny, a potem pojechałam na brwi, także co, wracam i odezwę się do was, jak będę już w domku. Witam was, moi drodzy, z domu, już jestem w domu, więc czas otworzyć kalendarze, ale najpierw jeszcze wam pokażę te brwi, jak one wyglądają. Ogólnie to teraz mogą wydawać się trochę ciemne, ale to przez to, że wiecie, że ta henna, ona po prostu jeszcze jest nałożona, jest mocna dość, więc ona z czasem będzie się coraz bardziej zmywać, więc jutro już na pewno będzie lepiej, ale i tak efekt mi się mega podoba. Więc co? Czas otworzyć kalendarze adwentowe, które są tutaj. Dzisiaj, moi drodzy, otworzę je w ten sposób. Wydaje mi się, że tak będzie lepiej, będziecie mieli większy zoom tutaj na ten kalendarz, oprócz tego mi będzie łatwiej otwierać. Także co, mamy drugie okienko. Zaczniemy od After Eight'a, czyli od tych miętowych czekoladek. Wow, wypadło nam. I dzisiaj mamy w ciemnej czekoladzie. Wczoraj mieliśmy w białej, dzisiaj mamy w ciemnej. Teraz może z Smartisu. Dzisiaj mamy, słuchajcie, coś innego. Nawet nie wiem, co to jest. Tak to wygląda. Powiem wam, że nie mam pojęcia, co to może być. Halo, halo, ostrość. Dlatego otworzymy sobie i od razu sobie zjemy, bo jestem tego bardzo ciekawa. Wow! Jest to czekoladka w kształcie bałwana. I ma ona z tyłu właśnie tutaj te Smartisy. W środku jest mleczna. Takich czekoladek jak dzisiaj mogłoby być więcej. Teraz słuchajcie, może czas na orzeszki.
I dwójeczkę mamy tutaj. Uwaga, uwaga. Wasabi bean mix. Powiem wam, że to wczoraj nie było jakieś super apetyczne. O Jezu, patrzcie jak to wygląda. Trochę strasznie, ja nie przepadam za fasolką. Jest strasznie ostre. O Jezu. No ale czego można się spodziewać po wasabi? Nie wiem, zostawię, może mojemu tacie będzie smakować. Może teraz zrobimy sobie przerwę w jedzeniu i otworzymy Maybelline. Dwójeczkę mamy tutaj. O Jezu, wypadają mi te okienka. Dobrze. Poprzemy ten kalendarz, bo nam tu zaraz wszystko spadnie. I otworzymy sobie dwójeczkę. Nie wiem, co to będzie. Uwaga, uwaga. O, już widzę. Jest to, słuchajcie, Baby Lips. Jest, udało się. I to, słuchajcie, jest pomadka Cherry Me. Tak ona wygląda. Okej, zrobimy swatcha może. A. Nie ma jakiegoś mocnego koloru. A, bo ta pomadka, słuchajcie, się utlenia. I one będą teraz ciemniejsze. No ja ogólnie nie przepadam za takim mocnym różem albo taką czerwienią, ale i tak wydaje mi się, że całkiem spoko rzecz w kalendarzu. Dobra, zamykam dwójkę. Następny kalendarz to kalendarz z Milki. I szukam dwójeczki. O, mam, dobra. Uuu, to będzie coś dużego, słuchajcie. Przynajmniej na takie wygląda. O, całkiem spore. I mamy tutaj, słuchajcie, motor. I przyszedł czas na ostatni kalendarz, czyli kalendarz od mojej mamy. Dwójkę mamy. Tutaj, Jezu, żebym niczego nie zrzuciła przy okazji. Okej, otwieramy. Jestem mega ciekawa, co może być w kalendarzu od mojej mamy, no bo wiecie, że ja nie wiem, co jest w tym kalendarzu. Tutaj są to totalnie losowe rzeczy, więc uwaga. Mamy coś takiego. To jest, moi drodzy, Baby Balm Bronze Highlighting Balm. A, już wiem, słuchajcie. To jest taki brązujący jakby brokat. I w sumie to chyba można nałożyć w kilka miejsc, bo nie ma tutaj dokładnie napisane, gdzie. Tak to wygląda, jak widzicie, pięknie się błyszczy. Wow, ale w realu to wygląda przecudownie. Na kamerze wygląda jak taka brązowa plama, jakbym samoopalaczem sobie tutaj posmarowała. Ciężko mi jest to ocenić z racji, że nie znam tej firmy i nie znam tego produktu, ale ogólnie prezentuje się super, także sztos. Okej, a więc tak by się prezentowała reszta produktów z kalendarzy. Powiem wam, że jestem mega zadowolona z tego i z tej czekolady. No hej, moi drodzy. Po tym jak wróciłam do domu, otworzyłam kalendarze, zjadłam i mnie totalnie odcięło. Po prostu zasnęłam i spałam do godziny 17:30, także nic, kompletnie nic dzisiaj jeszcze nie zrobiłam, więc teraz biorę się za naukę. Moi drodzy, drugi vlogmas. I zobaczcie, co pada. Czekajcie, oświetlę wam. Tada! Śnieg mamy! Ale czad już, o, o. Czekałam na ten śnieg i czekałam i się doczekałam. Ej, idę się uczyć dalej. Witam, witam. Ogólnie w tym vlogu absolutnie nic korektuję na policzku. Okej, ogólnie w tym vlogu nic, a nic się nie dzieje. Serio, ja po prostu nie miałam planów na dzisiejszego vlogmasa. Z racji, że wczoraj posprzątałam 4 szuflady, to dzisiaj, z racji, że już jest późno, już nie będę się za to brała. Ale właśnie skończyłam robić lekcje. Tak jak widać. Wy, jak to oglądacie, to jest u was już wtorek. A ja, jak to nagrywam, to jest poniedziałek. Więc ogólnie jutro, czyli we wtorek, jadę na... właśnie po lekcjach na hiszpański. Mam jutro fizykę, angielski, wychowawczą, niemiecki, matematykę, chemię i informatykę. Mam od 8 do 14:25. Na 15 mam hiszpański.
i mam go do 16 i o 16 wracam razem z bratem do domu, także spoko. Myślę, że gites. Próbuję wam coś może ponagrywać jutro w szkole, jakieś takie fajne wstawki z dziewczynami czy coś, bo dzisiaj jakoś tak nie nagrywałam z racji, że miałam tylko 3 lekcje, w czym jeden to był WF, drugi to był WOK, na którym mieliśmy jakieś filmy puszczać, a nie puszczaliśmy, bo zepsuł się projektor i nie chciał działać dźwięk. No a na matmie to mieliśmy ciężkie rzeczy, dlatego wolałam się skupić. No i tak, bo już nic nie nagrałam, ale może jutro się uda. W ogóle wy nie widzieliście, ale patrzcie, postawiłam sobie tutaj takiego samego renifera, jaki stoi na biurku. I oprócz tego jeszcze tam w rogu, o uwaga, robię zoom, już nie stoją kaktusy, tylko teraz stoją 3 takie choinki. I myślę, że to sztos wygląda. I tak dalej nie przykleiłam tego i pewnie dalej leży pod łóżkiem. W ogóle to, co jeszcze dostałam dzisiaj od mamy, tak wiecie, jako prezent, są takie cudowne misiowate skarpetki. One są przepiękne, to są takie króliczki. Tutaj po bokach mają uszki, a z tyłu mają taki pomponik. I są antypoślizgowe. No przecudowne są. Chciałam wam je pokazać, bo są przepiękne. Ale sorry, że tak wydam takie dupy rzeczy, ale po prostu chcę wam jakoś umilić tego vloga, żeby on nie trwał 10 minut, w czym 7 minut to kalendarze. Dlatego staram się wam jakoś go umilić. Ogólnie moi rodzice dzisiaj pojechali do kin. Ogólnie moi rodzice dzisiaj pojechali do kina i powiedzieli, że idą sobie na pizzę. I jeżeli chcę, to żebym też sobie zamówiła pizzę, dlatego sobie zamówiłam. I uwaga! Tak, ale już zjadłam, także już nie jestem głodna. Ale pokazałam wam, żebyście wiedzieli, że zjadłam pizzę. Tak swoją drogą, w domu, nie tylko u mnie w pokoju, już też mamy świątecznie. Tutaj stoi taka gwiazdka, a tutaj mamy takie śliczne ozdoby. No pięknie to wygląda. Już się robi tak świątecznie, że nie mogę doczekać świąt. O, jeszcze mamy taką choinkę. Patrzcie, nie wiem, czy to będzie widać. Zdjęcie z choinką. Uwaga, 3, 2, 1. Kozatka ta choina. Serio, mega mi się podoba. O, i mamy też Benika. Uwaga, zdjęcie z Benikiem za 3, 2, 1. Ja już nie wiem, co ja robię na tym vlogu. Ale ogólnie Beniek tutaj na tej huśtawce leży od października. A i ogólnie tą dzisiaj w kalendarzu, którą miałam herbatę do szkoły, to nie zrobiłam sobie jej, z racji, że ją wyciągnęłam, powąchałam i pachniała takimi ziołami, ale nie takimi ziołami, wiecie, taką pyszną herbatką, którą można sobie zapalić takimi, takimi cudownymi ziołkami, tylko po prostu jakbyście tam wrzucili pieprz, oregano i pietruszkę. Serio, to tak pachniało. Nie pachniało to dobrze, dlatego sobie nie robiłam. Ja już tak naprawdę wszystko na jutro mam zrobione, jedyne co to powtórzę sobie jeszcze trochę ten niemiecki i sobie pooglądam vlogmasy. Gdzieś o 22.30 pójdę się wykąpać, żeby o 23.00 się najpóźniej położyć. Także ja teraz sobie porobię jakieś rzeczy i odezwę się do was. Moi drodzy, ja już jestem wykąpana, wszystko zostało zrobione, przyszykowałam sobie na jutro rzeczy, spakowałam się do szkoły. Teraz jeszcze tylko domontuję tego vlogmasa i będę szła spać. A więc co, moi drodzy, już się będę z wami żegnać. Ogólnie w tym vlogmasie nie działo się jakoś bardzo dużo rzeczy, no ale to przez to, że w tygodniu właśnie tak będą wyglądały moje dni. Także dziękuję za oglądanie tego vlogmasa. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał. No i co? Do jutrzejszego vlogmasa i cześć!